Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na kolejnego vloga u mnie na kanale. Nagrywam tym razem w piątek, jest godzina około 11:30. Słuchajcie, jak zwykle włosy mokre, ale do tego już chyba przyzwyczajeni jesteście, ponieważ zawsze nagrywam Wam po treningu. A trening dzisiaj z rana był dość mocny, bo zrobiłam pół godziny bieg i półtora godziny szybkiego marszu. Także dwie godzinki już mam na bieżni zaliczone. I 16 tysięcy kroków już jest, a jeszcze nawet z domu nie wyszłam, tak jak mówię, jest po 11. Teraz właśnie dopiero sobie zjadłam śniadanie / lunch / obiad, czyli taki mój najgłówniejszy posiłek. Ja właśnie często o tym mówię, że takie najcięższe, największe posiłki jak jem, tak właśnie koło południa, czy tam pierwsza, druga, to działa dla mnie najlepiej, bo i się najem, jestem pełna na cały dzień, jakby to jest najlepsze dla mojej wagi. Wczoraj ostatnio Wam właśnie mówiłam, że oglądamy Love is Blind, czy Love from Blind, Love is Blind? Chyba tak, ta wersja UK. Słuchajcie, dzisiaj rano Andrzej wstał godzinę przed budzikiem, także zadziałało to, że tak wcześniej się położył. I mieliśmy tak lekko ponad godzinkę, zanim musiał wyjść do pracy. Mówię praca w cudzysłowie, no bo to są bardziej takie praktyki, wiecie, za które nie dostanie pieniędzy, ale cały dzień będzie robił, będzie się szkolił w praktyce. I słuchajcie, pierwszy raz tak się zdarzyło, że po prostu mieliśmy taki chill z rana, położyliśmy się i zgadnijcie co, oglądaliśmy kolejny odcinek Love is Blind. Po prostu wciągnęliśmy się tak, że ja nadal nie mogę uwierzyć w to, jak w to Andrzej się wciągnął. Pewnie do swoich kolegów by się w życiu nie przyznał, że się w to wciągnął, ale wciągnął się mocno. I teraz sama jestem ciekawa dalszego odcinka, ale nie będę chamska, poczekam na Andrzej i razem sobie obejrzymy. Ale co chciałam Wam powiedzieć, wczoraj przyszło mi pudełko, nie kosmetyczne, a pudełko wow, box. Bardzo Wam się podobało otwieranie tego z Andrę, ale niestety tym razem będzie takie bardzo szybko, bez testowania, pokazanie Wam, co to jest. Dwa tego są powody takie, że a, Andrę wczoraj miał strasznie ochotę na coś słodkiego. Tak jak Wam mówiłam, staramy się nie mieć słodyczy w domu przez wzgląd i na mnie, i na Andrę. Mimo tego, że Andrę wygląda jak wygląda, on naprawdę... Wy byście byli w szoku, jak mało on je. Ja, jako kobieta w tym związku, jem więcej niż on. I mówię Wam to z ręką na sercu. Tylko, że on czasem je o złych porach, albo właśnie się głodzi cały dzień i wieczorem coś zje, zanim pójdzie spać. I moim zdaniem, znaczy na bank, takie mam, taka jest prawda, to jest wina jego otyłości. Plus ja jestem pewna, że on ma coś z hormonami, ale no muszę go wypchać do tego lekarza, żeby zrobił badania krwi, ale to historia na inny temat, nie na mój film, o. W każdym razie dlatego mówi, dobra, zobacz, czy w pudełku jest coś słodkiego, więc otworzyliśmy to pudełko i w ogóle też stwierdziłam wczoraj, że mówię do Andry, wiesz co, mi się coś pomyliło, bo wszystkie te słodycze czy tam napoje są angielskie, także będę szukać, znaczy będę szukać, wiem, że są takie pudełka, bo wychodzi mi... na Facebooku nawet reklamy, właśnie jakiegoś pudełka, gdzie co miesiąc się dostaje słodycze z innego kraju. Ja nie wiem, czy kiedyś czegoś takiego nie miałam, nie wiem, coś mi się kojarzy, ale nie wiem, czy miałam, czy po prostu widziałam na Facebooku, także nie będę Was kłamać, ale stwierdziłam, że takie coś by było ciekawsze, żebyśmy właśnie otwierali coś, co nie jest z Anglii, tylko z całkiem innego regionu. A co było w tym pudełku, pokażę Wam na szybko, bez testowania. No i jak zwykle, tak jak Wam mówię, normalnie ja wzięłam pudełko dla New Jane Nailsów i ja płacę z przesyłku za to pudełko 5,99, także to jest naprawdę mała porcja, to jest cena kawy w Starbucksie, więc fajnie mieć taki fan, że nie wiadomo co się dostanie i często można spróbować czegoś, czego normalnie byśmy nie kupili, bo na przykład niektóre napoje, które Wam zaraz pokażę tutaj, kosztują ponad 2 funty i na pewno bym nie wzięła czegoś tak nowego w puszce za 2 funty, żeby spróbować, więc dostaliśmy coś, co Andrew już otworzył i mu smakuje, limitowacja edycja sportowa arbuz z limonką i jest tu picie, ono normalnie tu ma cenę 85 pensów. Dostaliśmy też Lucozyte Unimed Energy, jakiś energetyk, ale zostawię to dla Andry, bo ja chyba nie będę bardzo tego lubić. Sparkling Mineral, woda mineralna z odrobiną maliny i limonki. EU jest, powiem Wam, zero sugar i tak dalej. Ja średnio lubię tego typu napoje. Wszystkie jak do tej pory, które testowałam, po prostu mi nie przypasowały, ale zobaczymy. I mamy tutaj Clean Energy
czyli czysta energia i jest to zapach pomarańczowy. To są właśnie te droższe drinki, jeżeli właśnie chodzi o to, czy o to, no to one są na pewno ponad 2 funty, jakbyśmy chcieli kupić. Relentless, czyli coś a la Monster. Andre ogólnie lubi te mniej, ale powiedział, że z braku laku to i to wypije. I tutaj jest jakaś woda z elektrolitami, sugar free, jak to się mówi, bez cukru. Jest to czerwona cherry, cała butelka ma tylko 10 kalorii. No ja jestem, powiem Wam, trochę zmęczona po tym treningu tak długim, także wezmę sobie tą wodę ze sobą, jak pójdę na paznokcie, bo wiadomo, kawka tam zawsze jest na paznokciach, ale fajnie mieć takiego drinka ze sobą. A jeżeli chodzi o same słodycze lub jedzenie, jestem troszeczkę zawiedziona, bo jest tego w porównaniu z tamtym odcinkiem mało. To było tak zapakowane w osobnym pudełku. I dostaliśmy 2 paczki takich zdrowych chipsów, które mają 110 kalorii. Jedne to jest Sweet Chili and Red Pepper, to dla Andra, a ja dla mnie będę miała Sour Cream and Onion, także z tej firmy, ona jest tutaj w Anglii znana. Do tego Skittles, na których cena jest funt 35 i one są jakieś ogromne, giant, czyli nie takie małe Skittlesy, tylko duże. I do tego jajko niespodzianka, zaraz jak skończę Wam nagrywać, na pewno skonsumuję, ponieważ bardzo lubię jajka niespodzianki, a Andrzej o tym wiedząc po prostu nie chciał, także skończyło się na tym, że biedny nie miał nic do jedzenia słodkiego, a że było już późno, to wiadomo, że do sklepu się nie chce jechać. Pewnie to wiedzie mu na zdrowie, no ale... I co Wam miałam powiedzieć? No niedługo jadę na paznokcie. Dobrze, że sprawdziłam godzinę, bo ja byłam pewna, że paznokcie mam na 15, a paznokcie mam na 14. Co znaczy, że możliwe... Bo plan był taki, że ja sobie pojadę taksówką do miasta, a z powrotem zabierze mnie Andrę. Ale jeżeli ja idę na 14, to bardzo możliwe, że Andrę nie zdąży po mnie przyjechać, bo... Oficjalnie mają być z Keltim aż do godziny 18, a znając chłopaków, pewnie pójdą sobie do pubu na piwo. Znaczy, Andry nie pije, ale wiecie, na piwo. Chociaż ostatnio raz na jakiś czas napiję się tego piwa, także w szoku jestem. W każdym razie wątpię, żeby Andry się napił piwa, ponieważ jak on prowadzi, to no, nie lubi wtedy nic, po prostu żadnego alkoholowego, więc pewnie skończy się na J2, jak to zawsze bywa z Andrę. Ale co Wam chciałam powiedzieć, to to, że właśnie chyba pojadę pociągiem, kupię sobie bilet w 2 strony i wtedy mam zawsze to zaplecze, że mogę wrócić sobie pociągiem, a nie, że wiecie, wydam na taksówkę 8 funtów, a potem, żeby wrócić, wydam 4 funty, bo tak naprawdę bilet chyba w 2 strony kosztuje max 5 funtów, zobaczymy sobie na stacji i wtedy, wiecie, nawet jakby Andrzej skończył wcześniej, to i tak wydam mniej, niż wydałabym za taksówkę, a nasza stacja jest 10 minut piechotką ode mnie, także... Wiecie, ja nie mam problemu z tym, żeby gdzieś chodzić, także spoko. I na sam koniec, zanim jeszcze się z Wami pożegnam, chciałabym porozmawiać o dynamice mojego związku. Jeżeli komuś się wydaje, że jestem straszną żoną i źle traktuję Andrę i jak to było napisane, mam do niego zerowy szacunek, to niech się 5 razy zastanowi. My jesteśmy w związku 11 lat. Prawie 11 lat, znamy się 12, w związku jesteśmy 25 grudnia, będzie 11 lat, ponieważ my odliczamy czas, kiedy jesteśmy razem, od momentu, kiedy ja poznałam jego rodziców, bo dla mnie to było takie bardzo ważne. I czasem jak mu powiem, człowieku, oddaj mi tą kamerę i podniosę na niego głos, to dla nas to nie jest nic, nic takiego, po prostu każdy ma ochotę, ma prawo się wkurzyć na swojego faceta i w naszym związku jest to dopuszczalne. My nie trzymamy emocji w sobie, nigdy nie chodzimy spać mocno wkurzeni na siebie, wolimy sobie wszystko rozwiązać na bieżąco, niż trzymać coś przez dzień, 2, 3, 5, żeby później wybuchło, żeby tylko się źle do kogoś nie odezwać. Każdy niech ma związek, jaki chce mieć. Mamy do siebie ogromny szacunek, samo to, słuchajcie, że wspieramy się teraz w ciężkich chwilach finansowych, bo wiadomo, że takie są, tylko ja pracuję w tym momencie, ale już koniec, ale nie oceniajmy innych związków, bo Wy też widzicie, słuchajcie, mnie i Andrę razem może 3 minuty z całego tygodnia moich wszystkich filmów, bo nie oszukujmy się, Andrę
nie pokazuje się aż tak często, ale myślę, że stwierdzenie, że nie mam szacunku do niego i go źle traktuję, jest troszeczkę, no troszeczkę, jakby to powiedzieć, niefajne w moją stronę. O, powiedzmy, że to tak będzie. Myślę, że jakby był aż taki nieszczęśliwy i jeżeli by faktycznie było, że jestem straszną kobietą i źle go traktuję i nie mam do niego szacunku, to myślę, że po pierwsze by mi się nie oświadczył, a po drugie nie bralibyśmy ślubu, który wzięliśmy kilka tygodni temu, także chyba jednak nie jest tak źle w tym związku. Tak tylko chciałam napomnieć. Dobra, słuchajcie, kończę, idę przybrać marynarkę, ponieważ chcę Wam nagrać film, który Wy już widzieliście. Ale nie chcę mieć ubranego tego samego, bo jak wiecie, ja nie lubię w tym samym występować, także idę. Cześć kochani, słuchajcie, ja już jestem na stacji pociągowej, jak widzicie. Kupiłam bilet w dwie strony, tak jak stwierdziłam, że tak będzie po prostu najtaniej. Czyli zapłaciłam 6 20 funtów do Lutonu i z powrotem. Niby nie tak dużo, ale jak sobie pomyślę, że ja w pociągu spędzę około 3 minut, to ta cena jest trochę, no dość spora, no ale jest jak jest. Można było kupić za 4 funty, tylko że on jest off-peak, a ja powiem Wam szczerze, że tak rzadko jeżdżę pociągami, że nie jestem nigdy pewna, które to są godziny off-peak. A wiecie, o 2 funty nie uśmiecha mi się zapłacić kary, ale wiadomo, na przyszłość sobie sprawdzę, kiedy to jest off-peak, ale tak mogę sobie wrócić, kiedy chcę, o której godzinie chcę. Mam około, ile? 9 minut. Nie, 8 do pociągu, także aż tak długo się nie naczekam i wyszło piękne słońce, ale akurat nic mi z niego, bo idę robić paznokcie. Chciałabym czarne, zobaczymy, czy zrobię czarne, bo wiecie, ja czasem jak tam wchodzę, to inna magia, inna energia mnie łapie i myślę czarne, ale zrobię czerwone, chociaż takie też mi przyszły na myśl, ale nie, jakoś mam ochotę na czarnulki. Jestem ciekawa, czy zrobimy coś z tym, czy jest zainfekowany, czy nie. Jak nie, trudno, dobrze, że to jest ten mniejszy palec, będę go owijać w ten plaster jakoś będzie. Dobra, słuchajcie, kończę. Pogoda jest piękna. Nagram Wam film o domu, który już widzieliście, także dobry dzień. Trening zrobiony, wszystko zrobione. Teraz tylko kawka by się przydała, która będzie już niedługo. Dzień dobry. Kolejnego dnia, ten sam dzień, jest godzina 17:44. Ja jestem już po paznokciach. Jak przyjechaliśmy, ja przyjechałam do Luton, miałam jeszcze chwilkę czasu. Chciało mi się pić, także zaszłam do Wilkinsona i kupiłam młodemu zabawkę. Więc nie mogę się powstrzymać, no. I 2 opakowanie takich przysmaków, których ostatnio nie było w BM-ie, a niestety nie było żadnych innych fajnych. O, chyba mam inne okulary. Tak, chyba miałam wcześniej inne. No tak to jest, jak się ma 5 par okularów w jednej trakcie. W każdym razie później poszłam na paznokcie. Udało się uratować mojego paznokcia i mam ciemne, tak jak chciałam. Tylko że mamy z elementem niebieskiego, żeby wiecie, żeby nie było aż tak ciemno, ale jest ciemno. No po prostu miałam taką fazę na ciemne paznokcie, ale fajne właśnie są, że też się błyszczą, także szybko nam poszło. Naprawdę nie miałam siły dzisiaj długo siedzieć i wymyślać. Nie wiem, po prostu nienawidzę, jak Buster jest sam w domu. Jak jest Andre, nawet jak gra, to jakoś inaczej. Nie wiem, Buster może siedzieć sam w domu, on nie ma z tym problemu. On pewnie się w ogóle cieszy, jak nas nie ma, bo nikt go nie chodzi, nie termosi i nie daje buziaków. Ale ja się sama z tym źle czuję. Także szybkie paznokcie. Po paznokciach poszłyśmy, co ja mam z tą liczbą nową? Poczekajcie, ściągnę to w ogóle. Po paznokciach poszłam do mojej mamy. Wiecie, przywitać się, woda Andry przywiózł w tamtym tygodniu, ale no nie byłam u mamy, bo ja byłam w pracy. Także poszłam się zobaczyć, pogłaskać Milunkę, pogadałyśmy chwilę i mówię, dobra mama, ja idę. Poszłam do polskiego sklepu poszukać kawy, ale no niestety nie było. I koleżanka mi w ogóle też powiedziała, że widziała w TK Maxx. Ale poszłam do TK Maxa i nie było żadnej smakowej kawy. Także no niestety chyba będę musiała się obejść smakiem, jeżeli chodzi o tą kawę, bo po prostu jej nie ma. Ale po drodze też weszłam, słuchajcie, do polskiej drogerii, bo chciałam sobie kupić skrab. Ceny mnie rozwaliły. Jajka, skrab, 8 50 funtów. No hello. Kupię sobie na razie znowu w TK Maxx, no bo nie będę tyle wydawać za ziaje. No hello, no już bez przesady. Ja rozumiem, że to trzeba przetransportować i wszystko, ale no też bez przesady, żeby 8,50. Moja mama wiem, że chce mi zrobić kalendarz adwentowy w tym roku, mimo tego, że takiego planu nie było, ale stwierdziła, że jednak chce. I właśnie jej napisałam, że mama, ty mi nie rób z polskimi kosmetykami, bo ceny są przerażające. Niestety moja mama nie zamówi sobie przez internet, bo nie umie.
więc mówię do niej, po prostu chodź do TK Maxa. Tam za takie duże opakowanie skrabu jest 4,99. No to jest duża różnica. Szczególnie, że to nie jest jeden skrab, czy tam jeden kosmetyk, tylko tych kosmetyków będzie, nie wiem, czy tam 24, czy 25, także nie wiem. Ale mama mi powiedziała, że mam siedzieć cicho i ona mi i tak nic nie zdradzi. Jedyne co, to mam albo jej przynieść kalendarz adwentowy, pusty, albo właśnie kupić jakieś opakowania, coś w stylu, co Andrzej mi zapakował kalendarz, bo wtedy jakoś rozmiarowo jest lepiej, także będę na to zwracać uwagę. A czemu mówię o kalendarzach adwentowych w ogóle? Jest już na internecie, są już otwierane kalendarze adwentowe. Powiem Wam szczerze, że dla mnie to jest jeszcze za wcześnie faktycznie i tak już gdzieś tam w głowie myślę o tych kalendarzach adwentowych, jakie bym chciała i tak dalej, ale jest za wcześnie. Nie obejrzę na razie żadnego filmu. We wrześniu wrócę z wakacji, to myślę, że wtedy prędzej coś obejrzę, chyba że się złamie wcześniej. Ale no troszeczkę, chociaż żeby ten wrzesień był to jakoś inaczej, trochę jest za wcześnie. Także na razie nie oglądam żadnych adwentowych kalendarzy. Widziałam, że kilka tych droższych marek już wypuściło. No mnie nie stać na te droższe kalendarze. Wiem, że ktoś mówi, że okej, kupując kilka tańszych wydajesz tyle, ile jeden duży, ale ja nie jestem osobą markową, ja nie muszę mieć kosmetyków markowych. Ja wolę się cieszyć z, nie wiem, trzech okienek 21 grudnia, niż z jednego drogiego. Po prostu tak mam. Szczególnie, że jak już bym miała wydać 250 funtów na jeden kalendarz, to wolałabym za 250 funtów kupić sobie kosmetyków takie, które na 100% mi przypasują. A wiecie jak to jest. Po posiadaniu już kilku lat różnych kalendarzy adwentowych i również boxów beauty, nie oszukujmy się, oglądając moje denka, słuchając moich opinii, możecie zobaczyć, że bardzo często mówię Wam, że te bardzo drogie kosmetyki wcale nie są takie fajne, jakie być powinny, patrząc na to, ile one kosztują w oryginalnej cenie. Także nie kuszą mnie te kalendarze tak drogie po 250 funtów w ogóle. I powiem Wam szczerze, że nawet gdybym miała gotówkę, to chyba bym się na taki kalendarz nie zdecydowała. Oczywiście nigdy nie mów nigdy, bo kto wie, może do grudnia mój mąż będzie już zarabiał tyle pieniędzy, że mi taki kalendarz sprezentuje. Nigdy nie wiadomo, trzeba wierzyć. To wiadomo, że wtedy bym się ucieszyła, ale jak nie, to te tańsze mi starczą. Look Fantastic już widziałam, że będzie cały srebrny. Nie wiem, co jest w środku, będę wszystkie filmiki kasować, nieważne kto doda, przepraszam Was z tego miejsca, ale nie chcę po prostu oglądać w kalendarzy, które kupię. Dobra, bo coraz więcej ludzi się zbiera, ja tak średnio lubię nagrywać przy takiej ilości ludzi. Także słuchajcie, kończę i zobaczę się z Wami w domu. Kochani, jestem i jestem dużo, dużo później niż planowałam, ponieważ w momencie, kiedy ja już szłam naszą ulicę, ulicą, dzwoni do mnie Andrzej, mówi, gdzie jesteś, podjadę pod ciebie, a ja mówię, teraz ja jestem już na naszej ulicy, bo tak jak mówiłam Wam, pociąg to jest chwila, moment, przyszłam sobie do domu i właśnie jak Andrzej podjechał, to mówi do mnie, proszę Cię, jedźmy do Milton Keynes, ja tak mam ochotę na burgera, mniam. A mówiłam Wam o tym polskim miejscu już ostatnio. I faktycznie od dwóch dni, czy od trzech, nic nie słyszałam, tylko ten burger mniam. Także pojechaliśmy do tego mniam. Tylko nie pomyśleliśmy, że jest piątek. Słuchajcie, było tyle ludzi, że to jest w ogóle masakra. Ja tym razem zdecydowałam się na greckiego wrapa. Andrzej znowu wziął tego samego burgera i wzięliśmy sobie na spółkę frytki, które się nazywają mniam frytki, które już pierwszym razem, jak tam byłam, mega mnie kusiły. Niestety frytki okazały się totalną klapą, nie warte swojej ceny. Ale przynajmniej wiem i nie będą mnie już kusić, bo naprawdę kusiły mnie mega. I drugą rzecz, którą chciałam spróbować, znaczy jest kilka, ale ostatnio jak byłam, wahałam się między tym armeńskim wrapem a greckim kebabem, który jest sosem tzatziki i tak dalej, i spróbowałam tego greckiego kebaba, ale niestety tak jak myślałam, jednak greckie, że jedzenie niech zostanie w greckim miejscu, bo no, nie było czegoś tego. Dlatego też spoko, nie żałuję, że wzięłam, bo nie jest, że było niedobre, ale po prostu jednak jak kupujemy w Milton Keynes w greckiej budce, to jest to całkiem co innego i takie naprawdę tą Grecję czuć. No ale jak czekaliśmy na to jedzonko i później jak jedliśmy, oglądaliśmy oczywiście Love is Blind
i chyba z 2 godziny oglądaliśmy, słuchajcie, w samochodzie na parkingu. I my często tak robimy. I wydaje nam się, że to tak trochę przypomina nam czasy, jak się spotykaliśmy na samym początku, kiedy Andrzej do mnie na przykład przyjeżdżał i u mnie nie było warunków, żeby przyjść do domu, do mnie i oglądać. I potrafiliśmy siedzieć kilka godzin w samochodzie pod moimi oknami, lub nawet jak mieszkaliśmy u rodziców Andrę i potrzebowaliśmy trochę prywatności, potrafiliśmy w nocy o północy pojechać i oglądać sobie film w aucie. I chyba nam to tak zostało po dzień dzisiejszy, także troszeczkę nam się zeszło i właśnie dopiero jesteśmy w domu. Ja ogólnie nie chciałam za bardzo jeść, mówiłam Wam, albo myślałam, że zjadłam śniadanie, obiad i kolację w jednym, także zjadłam tylko jeden posiłek. Ale jak Andrzej powiedział o tym miam miam, to mówię, dobra, zjem. To jest taka jakby moja też wewnętrzna walka sama z sobą, żeby nie przesadzać z tym jedzeniem. Faktycznie w sensie wiem, że nie zjadłam aż tak tyle kalorii, ale nie lubię jeść wieczorami. Ale ja cały czas pracuję nad tym, żeby to w głowie było, że jak czasem zjem wieczorem, nawet jeżeli to jest coś złego, to nie jest koniec świata, że nawet jeżeli jutro będę miała plus na wadze, to pojutrze będę miała znowu minus. I to jest jeszcze taka coś, czego się uczę. Wydaje mi się, że jestem na dużo lepszej pozycji niż byłam kiedyś, bo uwierzcie mi, w tamtym roku, jeżeli bym na przykład zjadła coś takie wieczorem, to bym po prostu miała takie wyrzuty sumienia, że szok. A teraz tych wyrzutów naprawdę nie ma i mówię to z czystym sumieniem. Jeżeli chodzi o bieżnię, stwierdziłam, że nie będę już robić, bo tak jak mówię, jest godzina 21:58. Chcę po prostu się zrelaksować i tak zrobiłam 25 tysięcy kroków dzisiaj, bo wiecie, zrobiłam 2 godziny na bieżni, plus na stację, ze stacji, do domu i tak dalej. No także troszeczkę tych kroków było i uważam, że dzień z 25 tysiącami jest jak najbardziej dniem zadowalającym. Także zaraz jak skończę do Was mówić, szybko się umyję, biorę książkę, bo Paulina Świst wydała nową książkę. Jestem, no już 30-40% gdzieś przeczytałam od rana. Także no, muszę czytać, chcę. I zabawka, o której Wam mówiłam, że kupiłam młodemu. Zobaczcie, jaka fajna. Po prostu jest mega i ona w Wulko kosztowała tylko 3,99 i każda jej część piszczy. Tak, ale już się bawiłeś nią chwilkę. No, bierz. No, bierz, mój kochany. Basta jest na dworze, bo dzieci się bawią o 22, tak, ale się biegają i krzyczą i on musi tam pilnować wszystkiego. Ale gdzie idziesz? Aha. No. Zostaliście, słuchajcie, zdeptani przez psa, który tutaj ma przysmaki, o których Wam mówiłam. Tutaj damy na dół, co? Chcesz? Chcesz rybkę, nie? On uwielbia, słuchajcie, ryby. Mila nigdy nie lubiła, Max też był taki rybny bardzo. Proszę. Tak. Także polecam, jak widzicie, sprawdzone przez Bastera. Teraz już Melik Mirzajan, bo kiedyś Szpondel. I tu jest drugi z kaczką i z... Tak. I słuchajcie, przyszło mi dzisiaj zamówienie z temu. Bardzo, bardzo małe. Jest to zamówienie, które musiałam złożyć, żeby dostać kupony na to większe zamówienie. Także to, co tutaj jest, kosztowało mnie za wszystko chyba 13 funtów, jak dobrze pamiętam. 13,33 jakoś. Chcesz tą zabawkę? Proszę. Good boy. I zamówiłam kabel. Słuchajcie, ponownie, mam już jeden taki kabel, ale potrzebuję drugi, bo czasem Andrę potrzebuje. I ja bardzo lubię te kable. W ogóle ten jest jakiś fajny, taki widać trochę lepszy. Ponieważ jego tutaj podpinamy do USB i możemy nawet 3 sprzęty naraz ładować, ja je uwielbiam, ponieważ i mogę ładować telefon, i mogę ładować iPada, i mogę ładować słuchawki. I to jest fajne, że mogę to robić w jednym momencie. Plus na przykład jak idziemy gdzieś na wyjazd, nie muszę targać ze sobą tysiące kabli, tylko wystarczy jeden i tym jednym kablem naładuję wszystko. Także jedna z rzeczy to był ten kabel. O co to jest? Aha, druga rzecz, słuchajcie, bo ja mam kosz na pranie, który jest jakby stacjonarny, czyli po prostu jest taki wielki plastikowy wiaderko, jakby to powiedzieć, nie wiaderko. I mnie to strasznie drażni, bo jak idę gdzieś na dół wrzucić pranie, to, widzieliście to, to po prostu biorę to w siatkach, takich wiecie, Tesco, Asda i tak dalej, także chciałam sobie kupić jakiś kosz. No i mam właśnie taki. U nas... nie potrzebuję większego, dlatego właśnie jak widziałam wymiary, to mi się mega spodobało, bo jest po prostu idealny i fajny, nawet nie wiedziałam, że tu ma rączki.
na rączki i zabieram sobie ze sobą. Bardzo fajne i fajnie, że to się składa. Tylko teraz jak to się składało? O, kurde, mega, mega. Jestem bardzo z tego zadowolona. Także potrzebowałam takie coś. Przyszła mi butelka. Potrzebowałam jedną butelkę, bo do pracy potrzebuję przezroczystą butelkę, jak chcę wejść z jakimś płynem i właśnie będę chciała sobie kawkę rano mrożoną nieść. I zobaczcie, jaka piękna butelka. Mega jest, przepiękna. Ale mi się podoba, słuchajcie, ma słomeczkę. Lub czasem, ja lubię też wodę pić z mniejszej. Nie wiem, jak wy macie, ale ja zauważyłam, że jak mam mniejszą butelkę, to piję więcej wody. I wiem, że moje dziewczyny z pracy mówiły mi, że mają bardzo podobnie, że właśnie czym mniejsza butelka, tym więcej piją. Ja dzisiaj sobie wypróbuję, naleję sobie zaraz jakieś wody i mam taki syrop, który nadaje smaku wody, jakbyście piły mojito i spróbujemy. No ta butelka jest plastikowa, no niestety, ale jest bardzo fajna, podoba mi się. I chyba tylko okulary, okulary i coś jeszcze, aha. No tak, przecież nie może być inaczej. Przyszła mała zabawka dla młodego. Myślałam, że to piłka jest. Trochę lipa. Myślałam, że to jest piłka, ale przyszedł taki mały potworek. On ogólnie uwielbia takie małe zabawki, także myślę, że potworek mu się podoba. Kolejna są to na bank okulary dla mnie. Ja już jestem pewna, że to są moje okulary. Tylko, że nie pamiętam jakie, ale wiem, że w tym właśnie zamówieniu były okulary dla mnie i były okulary dla Andry. I wiem, że te dla Andry były takie jakby narciarskie, bo byłam bardzo ciekawa, bo pamiętam, że kiedyś je mierzył i były super. Dobra, aha, jasne, dobra, już na bank nie mam tych okularów, bo widzę po tutaj, o, jakie ładne, piękne są. O maga, o Jezu, zakochałam się. No zobaczcie. Ale ładne. Bardzo mi się podoba. O Jezu, aż sobie zdjęcie zrobię w nich. Bez skitu. Piękne są. Piękne, piękne, piękne. Bardzo mi się podoba. Tak, powtórzę się. Mam bardzo dużo par okularów. Niektórzy mają fazę na torebki, niektórzy na buty. Ja mogę chodzić w jednych butach, w jednej torebce przez 10 lat. Ale okulary muszę mieć różne w zależności od stroju i nastroju. Zobaczmy te. Tych jestem bardzo ciekawa. No nie będę ich chyba za bardzo mierzyć, chyba że chcecie, żebym męskie okulary przymierzyła. Ale mamy jedne ciemne. A dobra, przymierzę. Jedne są takie ciemne. O Jezus, nie pasują mi te okulary w ogóle. No ale męskie, więc nie dziwmy się. Jestem... kolorową kobietą. W ogóle dzisiaj dostałam znowu komplement, jak byliśmy na stacji zatankować auto. Pan do mnie podszedł i mówi, przepraszam, ja mówię tak, I love your jacket. A ja, dzięki! Uwielbiam to, przysięgam wam, uwielbiam. Mówiłam wam kiedyś, że często dostaję komplementy co do ubioru i strasznie to lubię. Te, zajebiste. Nie dla mnie, taka trochę Lady Gaga style, ale ponownie, to jest dla Andrzej i myślę, że ja, on będzie w tym wyglądał mega zajebiście. Cz, peace. Bardzo mi się podobają. Teraz powiedział, że godzinkę sobie pogra i ja zresztą potrzebuję swój czas, żeby się umyć i tak dalej. A później oglądamy dalej Love is Blind, chyba skończymy dzisiaj ten sezon. Także ja się kąpię, czytam, nie kąpię, prysznic, czytam książkę i czekam, aż Andry zejdzie i oglądamy. W ogóle drugi dzień za mną już chodzi wino. I czy trzeci dzień? Chyba od środy pisałam mamie, że na wino mam ochotę i jeszcze mnie teraz naswędzi. Także chyba jutro sobie zajadę, nie powinno, ale po prostu tak mam ochotę, że chyba czas. Tak myślę. Dziękuję, że byliście ze mną i widzimy się we vlogu za kolejne dwa dni pewnie. Buziaczki, pa, 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 pa. Już Was wyłączam.